Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam kilka mniejszych i sekretnych zmian, które zaszły wczoraj na mapie oraz pokażę wam nowości na temat nadchodzącego eventu. Zanim jednak do tego przejdziemy, to jeśli jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. Na początek ważna wiadomość. Fortnite na Twitterze ogłosiło, że dzisiaj wejdzie nowy tryb ruszane strefy. Powinien on wejść dokładnie o 15 wraz z nowymi wyzwaniami, które będzie można wykonać tylko na tym trybie. Same wyzwania są jasne i w miarę proste, więc nie będziemy ich omawiać. Do tego sklep dzisiaj zmienia się o 15. O tej 15 do sklepu powinien wejść ten oto pakiet skinów. Skiny z tego zestawu należą do zestawu o nazwie ruszane strefy, więc ten pakiet powinien wejść o tej 15 w cenie około 2000 fałdolców. Do tych dwóch skinów będą proste wyzwania, za które będzie można odblokować dodatkowe style. Te wyzwania bardzo szybko będzie można zrobić na trybie ruszane strefy. O, i mogliście już zauważyć, że rozpoczęło się kolejne głosowanie. Tym razem do wyboru mamy jednego ze skinów, które nawet jeszcze nie weszły do sklepu. Co wybieracie? Okej, zacznijmy od mniejszych zmian na mapie. Przy zgubnych ziemiach na miejscu, gdzie kiedyś była mała budka, teraz stoi wysoka wieża. Taka sama, jaka jest przy słonych strzechach. Zbudowanie tej nowej wieży zajęło, jeśli się nie mylę, 5 sezonów. Wygląda na to, że w planach jest zbudowanie jeszcze jednej takiej wieży, ale tym razem na miejscu, gdzie kiedyś było centrum sportowe, niedaleko wykrzywionych wież. Jest tutaj nowe miejsce budowy i z tego co widzę, zostanie postawiona dokładnie taka sama wieża. Nowe miasteczko z gwiazdami mieliśmy już okazję odwiedzić i omówić. Teraz przejdźmy do tematu nowego eventu. Od wczorajszej aktualizacji w stałym składzie, na monitorach Przybysza jest wyświetlany nowy obraz. Przedstawia on jakąś informację o wirusie, załadowanym do słabych punktów mecha. W grze już możemy zobaczyć efekty działań tego wirusa. Słuchajcie uważnie, bo to ważne. Od wczorajszego wieczoru, wszystkie mechy po wylądowaniu na ziemi automatycznie wybuchają. Przybysz wykrył tego wirusa lub zainfekował je tym wirusem, przez który są praktycznie bezużyteczne, ponieważ żaden gracz nawet nie zdąży do nich wsiąść, zanim wybuchną. To oznacza, że zostały one tak naprawdę usunięte z gry. Pokażę wam coś bardzo ciekawego. Około miesiąc temu Fortnite na swojego Twittera wstawiło takie oto zdjęcie. Jest to zbliżenie na hełm Przybysza, na którym jest odbicie mecha, którego Przybysz rozkłada na części. Jeśli to on zainstalował tego wirusa, to badał on mechy, aby się ich pozbyć. W plikach gry po wczorajszej aktualizacji pojawił się taki oto ekran wczytywania i został dodany specjalnie do trybu, na którym odbędzie się finałowy event w tym sezonie. Myślę, że to potwierdza teorię mówiącą o tym, że Przybysz nie jest w sojuszu z tą organizacją. Przybysz od nich najzwyczajniej chyba uciekał i wykorzystuje ich technologię, aby zbudować nową rakietę. I ponieważ sojusz mu niepotrzebny, to po prostu je niszczy. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że ten oto tajemniczy skaner, według nazwy w plikach gry, skanuje w poszukiwaniu fragmentów rakiety. Dzięki temu wiemy, z czego Przybysz budował nadajniki szczelin i oczywiście rakietę. Tak przy okazji, ta jego rakieta jest już w pełni gotowa. Jeden z moich widzów słusznie zauważył, że przedwczoraj brakowało na niej dodatkowych silników. Racja, dopiero od wczoraj jest w pełni gotowa. Zauważcie też, że Przybysz załadował swojego wybuchowego wirusa do lewej ręki mecha. Co ciekawe, lewą rękę stracił też robot podczas walki z potworem. Przypadek? To już ustalcie osobiście. Jest też możliwość, że Przybysz wykrył tego wirusa, a nie go zainstalował. Co jeśli organizacja budująca mechy specjalnie go tam zainstalowała, bo dowiedzieli się, że Przybysz buduje rakiety z ich mechów? Jeśli to nie Przybysz zainstalował tego wirusa, to co z jego rakietą? Czy jego rakieta też ma tego wirusa, jeśli zbudował on ją z mechów? Poza tym na mapie jest jeszcze jeden sekret. Tuż pod jego monitorami jest komputer Przybysza, który wydaje tajemnicze dźwięki. Jeśli użyjemy tego urządzenia, to z głośników poleci równie zakłócony dźwięk. Prawdopodobnie to czyjaś mowa, ale jakiekolwiek słowa są nieuchwytne. To nie wszystko. Dzięki wyciekom w plikach gry wiemy, że do gry wejdzie misja o nazwie Poza Czasem. Jedno z tych wyzwań rozkazuje nam znaleźć kasetę z nagraniem Przybysza. Dźwięk, który usłyszymy po podniesieniu takiej kasety, to też jakieś zakłócone dźwięki, ale w plikach gry są linijki tekstu, które pojawią się po podniesieniu takiej kasety. Są to jakieś monologi Przybysza. Większość to jakieś skomplikowane przemyślenia. Oto kilka z moim zdaniem najciekawszych zdań. Promień światła należy uruchomić dokładnie w momencie, gdy licznik dojdzie do zera. Punkt zerowy musi zostać zawarty jeszcze raz. Jeśli mają rację, to będzie koniec. Twierdzenie okazało się być sukcesem. Ja
my, ty, przybyłeś spoza pętli w momencie ekspansji. To efektywnie zapauzowało osobliwość, kupując nam czas na zbudowanie urządzeń potrzebnych do synchronizacji złączy. To, co nasza siódemka próbuje zrobić, jest bardzo ryzykowne. Przypuszczam, że nie są jedynymi, którzy obserwują, ale to musi zostać zrobione, albo stracimy most na zawsze. To moje tłumaczenie niektórych z tych linijek monologów. Oficjalne polskie tłumaczenie na pewno będzie nieco inne, ale głównie Przybysz zdaje się wspominać o drugim Przybyszu i całej reszcie tej tajemniczej siódemki. Do tego o jakiejś pętli czasu oraz o punkcie zerowym. Do dzisiaj byliśmy świadkami mieszanki świata Fortnite z tym, co wydostało się z punktu zerowego, który wybuchł, ponieważ robot podczas walki z potworem go użył. Przybysz chyba chce nam pomóc z tym punktem zerowym oraz reszcie innych przybyszów, którzy są zamknięci w tej pętli czasu. Myślę, że w tej linijce monologu, tym końcem, będzie koniec problemów z punktem zerowym. Jestem bardzo ciekaw, co szykuje Epic Games. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Poza tym wiemy jeszcze, że cały finalny event odbędzie się w oddzielnym trybie o nazwie Koniec. Opis tego trybu prawdopodobnie brzmi: dołącz do walki, aby naprawić naszą linię czasową, zanim będzie za późno. Nie wiemy, kiedy ten event się odbędzie. Pewnie w niedzielę. Klasycznie przed eventem odbędzie się odliczanie 24 godziny przed. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.